Cześć. Cześć. Dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w Ohrydzie, w Macedonii Północnej. Idziemy zobaczyć targ, jak tu wygląda targ, co można na nim kupić. I spróbujemy wynająć auto, tak żeby sobie autem przyjechać do Skopi. Tam jeszcze jeden nocleg i będziemy już lecieć na lotnisko. Także pokażemy wam dzisiaj tutaj, jak wygląda to miasteczko. Takie mega turystyczne, nie? Taki najczęstszy punkt dla Polaków. Tak, także lecimy z koksem. Tutaj wymieniłem jeszcze 50 euro, jest kurs 61 tych dinarów na jednego euracza. I najlepiej zabrać ze sobą właśnie chyba euro, bo są wszędzie też przyjmowane i przeliczane tak bezproblemowo. Złotówek tutaj nie widziałem, żeby można było gdzieś coś przemienić, odmienić. No właśnie, to stoi. O, można buciki zakupić, makatki po euraczu. O, ale to chyba żadnych starości nie będzie, tylko jakieś takie różne. No ale zobaczymy, co to. Która jest w ogóle godzina? 8 rano? Nie, no już chyba 9. Nie, 9.38, to już jest późno. Idziemy obadać. O, to takie stoły jak na takich starych targach w Polsce kiedyś były. Się handlowało, nie wiem, we Wrocławiu na Grunwaldzkim albo na jakichś takich innych bazarach. O, taka waga jeszcze ręczna. Do 50 kilo. Pamiętam, jak byłem mały, to miałem taką wagę, co makulaturę ważyłem. O, i tutaj jeszcze jedna rzecz, że wszędzie wszyscy jarają, nie, Kama? Wszędzie palą, nie patrzą się... Nie patrzą się na nic, tylko faja i ogień. O, dobra, chodźmy tu w lewo. Hello. Hey. What is this? Tej for Berg. For Berg. Aha. How much? 30 denary. 3 denary. Da. Okay, thank you. Ale piękne kwiatuszki, o. Swej mam, ale mam. Wszystko po 3. Ja ją na okay. Nadaliśka kumiliczka. Kobirin, czy on, ja moro... Piękne, no. Nie wiem, co to jest, ale pięknie pachnie. Zaraz zobaczymy Kamila może. Po 3 denarki takie suszone kwiatki. Ja tego nie zabiorę, bo nam się rozpadnie wszystko. Zobacz, co to jest. Nie wiem, to się jak mięta trochę. Chyba mięta, no. Taka mięta pieprzowa, no. O, są malinki, jest kawka. Powelete. O, tu jakaś hala taka, tak? A, to są warzywa. Zobaczymy po ile warzywa tutaj. Ale ładne winogrona. Arbuzy. Tutaj na tym targu w Skopi takie fajne arbuzy z auta prosto kupiłem. Różne ciasta. Papryka. Hello. No, gwar tutaj na tym targu. A, tutaj coś te suszki są. Śliwki. Idziemy zobaczyć dalej. O, taka suszona papryka. O matko, ale tutaj... Tutaj cały czas tłumy ludzi. Jakoś się tutaj przeciskamy. Idziemy zobaczyć, tam jeszcze nie ma tu żadnych chyba staroci. Tylko spożywka. Ale fajnie, że tyle warzyw jest. O, i tu znowu suszone jakieś rzeczy.
Pomidorki. Pomidorki, dzięki. Papryka. Ale tutaj się dzieje. Chodźcie, dzieciaki. O, tutaj właśnie jest o. Jaranko, fajek. Do. Jajeczka. O. O matko, jak tutaj... Jaki dzisiaj mamy dzień? Poniedziałek, nie? O, doszliśmy do... Patrzcie, jaka zastawa. Jaka zastawa. Tego jeszcze nie widziałem. Teraz muszę tu obadać to auto. Widzieliście taką zastawę kiedyś? Widziałeś, Kama? To. No i tak to wygląda ten targ. Dobra, idziemy powoli, bo tu same warzywa. Coś może kupimy i lecimy dalej. 5, okej. Okay. 50. To. A, okej. Okay. Okej. Okay. Dzięki. Okej, okay, thanks. Kupiłem pomidory za 50 tych, czyli tam poniżej euracza. I tutaj też są te winogrona pyszne, słodziutkie, więc też trochę ich sobie weźmiemy. Zobaczcie, jaka dorodna cebulka. O. Piękna. Prima sort cebulka. Można pana koguta tutaj zakupić też. Nie wiem w jakiej cenie. Fajny kurak? O, jaka fajna ciężarówka z Coca-Colą. A my już wychodzimy z targu, idziemy się przejść tutaj tą główną alejką. Zobaczymy, gdzie ta wypożyczalnia samochodów i co tu jeszcze można dobrego zjeść. O, koszulki. Koszulki, tu widziałem, że nawet Harley jest, tylko nie wiem, co to za jakość. 600 dinarów. Więc jakieś 15 euraczy. Nie, 600 to jest 10, przepraszam. 10 euro. 10 euro taka koszulka. Ciągle mam problem z tymi przelicznikami, ile. Muszę sobie wbić głowę, że 1 euro to 60 tych dinarów. O, słuchajcie, tutaj jest taka firma Six Rent-A-Car. Taka dosyć znana, znaczy znana, no duża firma, ale jest biuro niby w Hotel Alexandria. Tylko, że tutaj nikogo nie ma, gdzieś tam zadzwonił z recepcji do kogoś, dostałem numer na WhatsAppa i mam ich sprawdzić, czy jest tak, czy to jest taka możliwość w ogóle, żebyśmy sobie to jutro wypożyczyli to auto i oddali w stolicy właśnie w Skopje, bo to by było chyba najwygodniejsze. I moglibyśmy wtedy zobaczyć też taką dziką, tą dziką Macedonię, bo tutaj jest dużo turystycznych różnych miejsc pod turystów, a ja chciałbym zobaczyć takie jakieś te dzikość tutaj tego kraju, tak jak w Albanii, czy właśnie też jak żeśmy jechali przez... Thank you. O, są jakieś taksówki tutaj, można sobie taką łódkę pożyczyć albo popłynąć razem. My idziemy teraz z dzieciakami chyba zjeść jakiegoś gofra i idziemy tam, jest jakiś, widzę, plac zabaw. Plac zabaw, wypożyczalnia różnych pojazdów i oczywiście dzieciaki wzięły motocykle. Coś myślałem, że samochodziki wezmą, ale... 100 tych, stuwa kosztuje za 5 minut, czyli ile to jest? Nawet nie 10 zł, nie? 7-8 zł za takie przejażdżki. Wczoraj tutaj jeździli, właśnie też kółka trzaskali. Pierwsza wyjechałaś? I Helena jedzie. I Janek jedzie, tak? Fajnie się jedzie, Janio? Aha. O, jest teraz po sezonie. I tutaj
ten katamarany 25 euro osoba, a teraz dostaliśmy propozycję nie do odrzucenia 25 euro za całą naszą ekipę, żeby się takim sprzęciorem przejechać. No to nie, za 100 złotych. To mówię taniej niż we Wrocławiu. No. O, Lake Ohrid, Ohrid. No i dobra. Tutaj będziemy. Zobaczymy. Okej. No i super, już sobie siedzimy. Elegancko. Tu jest plecak. Where from? Polska? Polska. It's first time here? First time. It's good? It's good. How many days? 7 days. 7 days. And Ohrid today. Today, no. And go to Skopje or? Yes, go to Skopje, no. A to jest malutki plecak. Co tam, Janio, zobaczyłeś? Statek? Tam. Tu! No. Tutaj, drugi statek, galeon jakiś. Dobra, wypływamy. Zobaczymy, jak to. Czy to było warto zainwestować 25 euro? O, płyniemy sobie. Tam tutaj, tam cerkiew jakaś, nie? Mieliśmy tam dojść. Ale w ogóle tu są fajne takie, nie? Pomosty. Ale fajno. Mewy tutaj na łódce. Podpływamy do tego, o, do tego kościółka. No, jaka woda piękna. Drugi katamaran sobie płynie. No ale teraz tu jest tak jakby w sumie po sezonie, więc część jest rzeczy pozamykanych, ale widać też, że ceny są wyższe. Znaczy są w porównaniu z polskimi są niskie, ale w porównaniu ze stolicą są wyższe. O, kaczor. O, śmieszne roślinki widać, ale czyste bardzo dno. Znaczy, Boże, dno, woda czysta. Ale papier. Czy papier wyrzucił? Faktycznie, no widać, że śmieci tutaj trochę mają problem ze śmieciami. Też w takich turystycznych miejscach mniej niż gdzieś tam na uboczu. I wracamy. I zaraz idziemy coś zjeść dobrego. To jest główny ten dreptak, taka świdnicka, wrocławska. Dużo sklepów ze złotem, z jakimiś tymi perłami ichniejszymi. Dużo restauracji. Są przeboje. Płyty takie przegrywane, jak u nas kiedyś były. Kopie na tym, w papierkach. Ale metalu nic nie mieli, a szczególnie macedońskiego metalu. Kanalizacja. To dużo jest słów takich bardzo podobnych do polskiego, więc nawet bez angielskiego można się teoretycznie dogadać. Tabliczka motorowerowa. I tu jakiś pan Tomos. Nie mam pojęcia, co to jest, ale śmieszne. O, znaleźliśmy jakąś knajpkę. Wygląda to... To jest fajne jakaś, nie? Taka fasola. No, wszystko to fajne. Beans. Sałatki. No, szopską bierzemy standardowo. No. O, fajnie, że są te obrazki. Zdjęcia, nie? To zawsze jest plus w każdej restauracji, w każdym zakątku świata. O, dzieci, może takie zrobić. Chicken fingers. Akurat nasze dzieci... No właśnie, nasze nie jedzą tych. Zaraz się ich kurczak 500 dynarów. O, prędzej takie coś dla mnie. O. Nie, kochanie. Dlaczego? Nie płaszczamy dynków. Nie znamy. O, już tu jesteśmy, zdecydowaliśmy, że weźmiemy sobie taką fasolkę. Zobaczymy, jaki gulasz jest. Macedońską sałatkę.
tu jakieś dla dzieci takie rzeczy. Ale w ogóle tu dużo fajnych jest ten. I fajnie, że jest właśnie to menu jest... O, to wygląda super, tylko że tego byśmy nie przejedli. Widziałeś, Marianka? O. O, to też fajnie wygląda. W środku jest cała masa miejscowych ludzi, więc to jest dobry wyznacznik, że można tutaj zjeść. O, mamy to tutaj. O, jest to sałatka. Janio! Janio w tym. Ja nie chcę takie coś, to zaraz będzie pewnie jakiś dodatkowy talerzyk. Dwa talerzyki dla Halek. Ta macedońska sałatka się różni w sumie tym, że nie ma tego sera. Nie ma ogórków. Aha, są... Jest papryka. Jest papryka, pietruszka. Jest cebula i pietruszka, no. Dzień dobry, ja jem. A tak dobre, bo cała masa witamin. No, bardzo dobra. A co to się O, dostaliśmy tutaj, trzymaj Janek talerzyk. O, mamy tutaj tą fasolkę. O, fasolka fajna chyba, nie? To jest fajnie, jadą chyba. Mhm. Dobra ta fasolka. Boże, talerzy, ile tutaj tego wszystkiego. Jak nie jesteśmy głodni, to nie zamawiamy też dla każdego porcji. Bo jak jestem głodny, to zamawiam dla wszystkich, ale wtedy zazwyczaj zostaje i później muszę wszystko zjeść. O. Gulasz taki mocno wodnisty. Bardziej sosik, nie? Dużo sosiku. Można maczać, dlatego tą buły. Jest. Janek, tak? Ale dobre. Jakie w końcu zupę zamówiłeś, czy nie? Nie, zupy nie, tylko ten gulasz. O, wszystko zjedliśmy. I lecimy gdzieś dalej. Może teraz coś słodkiego fajnego zjemy. Zobaczymy, co tu jest. Najedliście wszyscy? O, tutaj jest lokalny kościółek. Pokażę wam teraz nasz pokoik, bo my już tutaj jesteśmy zalogowani. Na siebie przy głównym dreptaku, tu przy tym kasynie. Wchodzimy już do pokoju, a Marianka tu znalazła taką monetkę. Gdzie Marianka leżała ta monetka? Koło takiego słupka. Koło słupka. O. Zapraszam. Na nasz kwadrat. O, tutaj się dodaje się odcinek. O, tutaj jest sypialnia. Jedna. Tu mamy łazienkę z jacuzzi. Jest pralka. Tu jest toaleta. Jest toaleta, tu jest druga sypialnia. Tu mamy salon. Jest kuchnia. O, jest taki kominek niby elektryczny. O, i tutaj, ja tutaj ostatnio live'a próbowałem nadawać tutaj z tarasu. O, jest fajny taki tarasik. Zrobiliśmy sobie pranie. I zobaczcie, o, tam żeśmy płynęli tą łódeczką. Tu jest ten deptak cały. O, tam na dole. Tam dachówka na dachu. No, także tak to tu wygląda. Bardzo fajna sprawa. Przez booking oczywiście. Halenko, i biciki są mi. Co jest, panie kocie? Co jest, panie kocie? O, to cała masa jest kotów. Przyszliśmy teraz na taką plażę. Zobaczyć sobie, co tu się dzieje, bo gofry jeszcze zamknięte. Sprzed 15 i za wiele tam się nie dzieje. A tutaj taka plaża kamienista. To woda jak w Bałtyku? No i tam nie. O matko! Nie no, w miarę ten, ciepło, ale jakieś takie są glony. Nie? Obślizłe. Ale widoki fajne tutaj na to wszystko. No ja wiem. Na teraz
O, witamy dzisiaj tu na podsumowaniu ze stodoły. No zaciągnąłem właśnie, tu Kamilę. Tak nietypowo, nie na tarasie, tylko w stodółce. Ale już jakoś ten, szaro się zaczyna robić. Szaro, nie? Zimno, chłodno, a nagrywamy to teraz. Łomatko jest 18, nie? No, zobaczymy, no. Czy to damy radę w ogóle wypuścić. Eter. W każdym trzeba bądź... się streszczać. Tak, w każdym razie widzieliście wszystko. Nam się udało ten samochód wypożyczyć. Firma Six chyba. Jeszcze nie oddali. Właśnie, miałem 2 tygodnie, więc to jeszcze nie minęło. Mają 2 tygodnie, no, żeby tam 3,5 koła oddali. Oddadzą. No, tak myślę, że wszystko okej, okay. Fajnie się jechało. Zobaczycie tam później w drugim odcinku jeszcze przejazd przez góry, jakie przygody tam były, bo pojechaliśmy właśnie w takie już dziksze rejony. Mi się podobało. Nieturystyczne zupełnie, no. Nieturystyczne, tam dzieci prowadziły traktory i takie. No dobra, no ale to masz chyba o tym odcinku opowiadać, a nie o przyszłym. A no właśnie, nie, no bo właśnie tak, to wszystko w sumie było, nie? No nie? Byliśmy w Ohrydzie, czyli najbardziej turystycznym tak. mieście Macedonii, do miejsca, gdzie najczęściej są wycieczki organizowane z Polski. Więc no jest turystycznie, po prostu ceny są wyższe na pewno niż gdzie indziej. Normalnie kukurydza z grilla kosztowała nie 1 euro, a tutaj pan ile chciał? Nie wiem, z 3 chyba. Chyba 3, nie? Więc no. No to jest jednak różnica. Było ale... kilka takich osób, że chcieli gdzieś tam ponaciągać, nie? Tak próbowali, czy... Mhm. No ale mimo wszystko, nie no, dalej te ceny są atrakcyjne w porównaniu do polskiego morza. No tak, tak, no nawet ta, miejsce... ta łódka, nie? No, 25 dokładnie. Euro to... Miejsce jest klimatyczne, na pewno warto tam, nie? Ludzie tam sobie jeżdżą na tą wodę, no teraz było trochę tam... nawet nie mieliśmy za bardzo już czasu, żeby szukać takiej miejscówki, żeby tam poleżeć sobie i się popluskać, czy tam pobawić w piachu dzieci, no ale... Bo nie było piachu. No, mówię, że nie było czasu szukać miejscówki. No tak. No, nie, są no. tam takie miejsca. Aha. Ale generalnie faktycznie jest tam sporo takich kamienistych plaż, no my też na takiej byliśmy. Na pewno tam, wiesz, tam cała Macedonia ponoć jeździ odpoczywać i... No. Taki nasz... Najgorzej, że żeśmy się na ten, bo dzień wcześniej jeszcze załapaliśmy się na takie gofry, takie długie, na kijku, nie? Tak, to był najgorszy. One też były chyba po 100 tych, tak? 100 po 8, czy 7 złotych, czy jakoś tak? No, jakoś nie... 150 tych było, no. Także to no, tanio, ale na drugi dzień wtedy właśnie, kiedy mieliśmy to nagrać, to się okazało, że to był poniedziałek i w poniedziałek budka nie działała. Tak, a tam były takie wielgachne gofry, te takie z lodami, z bitą śmietaną, tak, z jakimiś takie dodatkami. Na wypasie, no. Dzieci się napaliły, ja się napaliłam, czekaliśmy, idziemy na te gofry. Się okazało, nie, w poniedziałek nieczynne i... Bardzo tego z Marianką żałowałam. No. A ja znowu dzień wcześniej nie nagrywałem, bo mówię, zrobię sobie odpoczynek. Nie ma jakichś takich motocyklowych klimatów, więc... A na ten targ wybieraliśmy się na następnego dnia. Ale mogłem to w sumie połączyć, widzisz, nie? No ale, no, ale trzeba też na czasami przykład odpoczywać. Nie? W tej Ohrydzie też na przykład trafiliśmy na festiwal jakiś tam folklorystyczny, nie? Że... I bardzo mnie to zdziwiło, że nasze dzieci usiadły na ławce i tam były jakieś tam dorośli, później dzieci, później jakieś tam nastolatki tańczyły do muzyki takiej właśnie bałkańskiej, po prostu nasze dzieci jak zaczarowane siedziały tam, patrzyły, tak im się to podobało, tego też na przykład nie ma, nie? Później jeszcze ja mówię w końcu, dobra, już idziemy, nie? Bo mówię raz, drugi, trzeci idziemy. No i w końcu poszliśmy, no a na drugi dzień jeszcze tak żałowały, już nie będą śpiewać, takie fajne było, więc no, dzieciom się bardzo podobało. No. Tam z nimi siedziałam, tam właśnie jakieś te tańce takie ludowe, fajna sprawa. No, ale coś, i tego coś też ciekawego, na przykład nie było, nie? Na ja wtedy obczajałam sklepy. Tak, Marcin obczajał sklepy, a my z dziećmi tańce tak, ludowe. Tak, no tego dnia nic nie filmowałam, no. Mam jeszcze informację dla kolekcjonerów monet i banknotów, że w przyszłym odcinku, znaczy w ostatnim odcinku, nie wiem kiedy będzie ten ostatni, bo jeszcze mamy jeszcze jeden odcinek, przywiozłem dużo monet, trochę jakichś tam banknotów, porobię takie zestawy, nie wiem, 3-4, w ogóle mam jeszcze nie tych monet z różnych innych wyjazdów, ale chciałem wam teraz, będę je rozdawał, więc jak podczas premiery tam, nie wiem, przygotuję kilka i kto będzie chciał, kto skomentuje, nie wiem, czy będzie szybkość, albo staż w komentarzach, nie? Może jeżeli, no bo na przykład, bo jeżeli pierwszy, ktoś będzie, no ale jeżeli ktoś jest na przykład, no. Ktoś stałym jest widzem i dużo komentuje, a chce, a często się tak, że ktoś nie komentuje i dopiero się odzywa, jak coś można dostać, nie? To jak no myślisz, to go zdemotywujesz teraz do tego, aha, żeby się w ogóle odezwać. No to może będzie taki wtedy, jak będzie więcej, to wylosujemy kogoś, kto takiego i takiego, nie?
że i będzie... No po prostu będzie taka szansa. No będzie, będą w każdym razie, no, no zobaczymy. Będzie taka szansa, a kto dostanie, to się okaże. No, dostanie, to się okaże, ale warto pisać komentarze, warto się udzielać, nie? No, bo ja nie jestem ten, ale przekupnie, ale... Dobra. Nagradzanie i karanie. No, nagrody i kary. Kij i marchewka i te tak tematy. Dzisiaj z mieszkaniem, Boże, dzwoniłem do remontujemy to mieszkanie, dzisiaj cały dzień znowu latamy. Zadzwoniłem do spółdzielni, że chcę zdemontować kaloryfer, bo jest ładna łazienka, wszystko wywalone, a tutaj pani mówi nie, bo teraz jest sezon grzewczy, to trzeba by zamykać, to trzeba by coś robić, nie ma takich szans, proszę w czerwcu się zgłosić, to wtedy rozpatrzymy, nie? A z gazem będziemy tak samo, z gazem też nie, w życiu nie można, tak po prostu. Kto to tak wymyślił? Tak, no, co tam panu przeszkadza, to przecież rury no, wszędzie tak co jest. Co pan szuka dziury w całym? Kaloryfer musi chodzić i tak tam nie można gdzieś tam założyć potencjometru, znaczy tego zaworka, bo pan przykręci ciepło i to w całym pionie zaraz, będzie. Marianka. O Boże, o, Marianka nas znalazła przez twoich kroczach. Tak? Ale dum. No, Kamila, kończymy już. Nie to, żebym cię tu wyganiał, bo jeszcze chcę tu kilka rzeczy pokazać ze sklepu. Ja już idę, dzieci mnie potrzebują. Zaraz, bo to... No, dzieci potrzebują Kamilę. Pa, pa, pa. Ja tu mam Marcin, paczkę do mnie, która wielka przyszła, zaraz Marcin ją otworzymy. Marcin będzie dalej zdradzał sekrety. No. Muszę go zostawić. Pa, pa. Pa. O, słuchajcie, idzie w dobre ręce silniczek. Grzesiu, zapakuj tylko to jakoś tak pancernie, żeby tutaj, bo tu widzisz, jest gaźnik, jest wszystko. Za 400 taki elegancki silniczek. Patrzcie, tutaj numerki ładne. Tutaj tabliczka. O, tutaj jeszcze jakieś są numerki. No i super, i to coś, kogoś będzie cieszyło, ktoś się będzie cieszył. O, jeszcze nie ten, tu baranka, tam już jest wszystkie podane są rzeczy, żeby to wysłał. O, słuchajcie, przyszła do mnie dzisiaj taka paczka. To są chyba jakieś części do Harley'a. Jak się domyślam, ho, ho, ho. Zaraz zobaczymy, co to jest. Tak miałem robić jakiś odcinek, żeby otwierać te różne rzeczy, ale się okazuje, że prędzej to na tych muszę, czy muszę. No lepiej chyba wychodzi, jak będę dodawał tak codziennie coś tam, co się dzieje. Bo są różne filmy właśnie, czy z podróży, czy z targów, czy z bazarów. A te vlogi, jak się uda, żeby coś tam po... na bieżąco, bo jak później mi się nazbiera 1000 rzeczy, to i tak zapominam o tym, że coś tam miałem wam pokazać. Nie zawsze mam też czas, żeby to wszystko nagrać. O matko, co to jest? Zapomniałem, co kupiłem. Ale chyba... A, o, jest oparcie, słuchajcie, do crossbonesa. Jest oparcie do crossbonesa. Zakupiłem je na AliExpress. Wyszło tam chyba... Nie wiem... 400 albo 500 zł, widziałem na OLX-ach jest za 800 identyczne, więc stwierdziłem, że aż tak mi się bardzo nie śpieszy, żeby mieć na już i zamówiłem z AliExpressu i zaraz zobaczymy. O, fajny czarny matowy kolor. O, ho, ho. No, wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Zobaczymy, może będzie kiedyś wolniejszy dzień, albo tutaj wprowadzę motocykl, to założymy. O, a jeszcze zrobimy sobie, słuchajcie, przegląd jakichś takich rzeczy, które gdzieś tam wynalazłem na Facebookach, na innych portalach, gdzie mi się pojawiają jakieś ciekawe rzeczy, to tak stwierdziłem, że będę sobie coś tam dodawał. I tu widzę, że jest 49 model WL cywilny za 83 tysiące złotych. Może ktoś szuka czegoś takiego. Fajny w oryginalnej patynce. To mi wpadło w oko. Tu mam jeszcze od kolegi Baranka filmiki, ale dzisiaj już nie dam rady ich dodać. Zobaczę, tu jeszcze, bo ktoś się pytał o te koła do komara. Więc tutaj kilka zdjęć dodam tych kół do komara. Trzeba to przetrzeć, może na którymś filmiku, jak nie zejdą, to je przetrę i zobaczymy, zobaczymy co to, tam pewnie ten chrom jakiś jest jeszcze, ale
Ale nie wiem, czy to się uda uratować, czy nie. Mam jakąś taką watę stalową, więc tam sobie to poprzecieramy i tyle. Pod filmem, słuchajcie, jest taki film z... Film Krasnystaw, tak jak zlot motocykli Krasnystaw, 87 rok. I tutaj kolega napisał, kolega Artur Woszak, słuchajcie, napisał: pierwszy raz zobaczyłem mojego tatę, zmarł gdy miałem rok, nawet nie wyobrażasz sobie, jaka to dla mnie pamiątka. Chętnie przygarnę jakiekolwiek infofoto, jeśli ktoś kojarzy. Druga minuta, 39 sekund. Także super. O, widzę, że tuś tutaj mi odpisał też jeszcze. O, panie kochany, dziękuję, mogę podesłać jeszcze jakieś zdjęcia, które udało mi się namierzyć na różnych grupach. Ojciec był tak zakochany w Harley'u, że nawet imiona odziedziczyłem po założycielach. Ale numer, no. Nieźle. Świetna historia. Fajnie, że te filmy, różne takie rzeczy tutaj się dowiadujecie i piszecie tutaj w tych komentarzach. To jest coś niesamowitego, coś fajnego. Patrzę, co tutaj jeszcze. A, jeszcze na OLX-ie, słuchajcie, weszło mi takie ogłoszenie: Harley Davidson, prędkościomierz i inne części. I jest zdjęcie właśnie tutaj oryginalnego licznika do WL-ki z konsolą. 4,5 koła to jak za darmo, bo taki licznik to około 5,5 tysiąca teraz kosztuje. A z konsolą i ze stacyjką, no to pod dychę może podejść. I tu jest opis tej oferty. Sprzedaję prędkościomierz do HD WLA, oryginał ze stacyjką, wszystkim w komplecie. Mogę dostać dodatkowe zdjęcia, odpowiem na pytania. No ja zadałem takie pytanie, co tam, jak tam. I tutaj wam pokażę jeszcze, jakie są zdjęcia. O, jest silnik fajny, jest rama, no cały zestaw, cała praktycznie WL-ka. Zbiornik nawet jest, podłogi, o, wszystko jest. I napisałem tutaj, czy silnik, aha, bo napisałem najpierw, czy właśnie to można kupić, w jakiej cenie tylny błotnik, a tutaj sprzedaję zestaw, tylko całość, cena 69 tysięcy, do zobaczenia odbioru w Rudytłowach. Silnik zgodny, nieotwierany, numer słaby, grzebany niestety. Cena 69 obejmuje te wady. Oferta na licznik aktualna, ale razem ze wszystkim. Także no, inna jest oferta, a później się dowiadujemy, że coś innego. No nie wiem, nie mam pojęcia, o co tu za bardzo chodziło, no ale wam wrzucam coś takiego. Kolejna rzecz, tutaj ktoś z widzów wysłał mi tę Amerykę, że dostał kiedyś amerykańskie okulary. Zobaczcie te zdjęcia z tymi okularami. Nie mam pojęcia, co to są za okulary. Raczej to nie są na motocykl, no bo to takie, nie wiem, ciemne. Może ktoś z was rozpozna. No liczę na to, że ktoś to zobaczy, bo są do oddania, do wymiany te okulary. Około 20 lat temu dostałem od rodziny z USA, z ich opowieści, okulary na motocykl z lat 40. Rozkładane, stan jak nowy. No, ja też czegoś takiego nie widziałem. A, tu wam jeszcze na sam koniec pokażę, bo tutaj pisałem z kimś, że ktoś napisał, że ma lampę Marciniaka. Wysłał mi zdjęcie tutaj klosza i zobaczcie, jest taka, co prawda, M-ka? Jest M chyba, no ale to jest inny wzorek niż Marciniak. Może ktoś z was rozpozna, co to jest. Boże, 18:17. Kończę, słuchajcie, dzisiaj. Mam nadzieję, że to mi się uda wyedytować, że to pójdzie w świat. Trzymajcie się, pamiętajcie o aktywnościach. Jutro będą na pewno też jakieś oferty, już dzisiaj nie zdążę, nic wam tu chyba nie pokażę, ale możecie w tym, jak ktoś nie oglądał jeszcze wczorajszy i przedwczorajszy odcinek, tam jest dużo różnych fanciorów, jeszcze coś tam zostało, może coś wybierzecie dla siebie. Do zobaczenia, hej! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej! Gdzie tu jest światło? O, witam. Jeszcze jak już wam wczoraj pokazywałem te remonty. Zobaczcie, co tu Edward, kurczę, zrobił.
No, jest. Tutaj odkryliśmy, zabytkową posadzkę. Jest jakaś... Cezarza Wielkiego. Tak, są jakieś rzeczy tutaj pamiętające czasy rzymskie. No i super, Pokażę wam to, jak to wcześniej wyglądało, bo tu żałuję, że... O, tu były takie arkady. O, tu chowa. Tutaj zobaczcie, jak chłop, kurde, spracowany wygląda, jak biega. To jest piąte piętro, zrobił dzisiaj tylko 16 kursów. Złomik, nie zapomnij. Jest złomik, no, będzie super. Co? No tą skrzynię trzeba wywalić, no na pewno. No to te kable też coś tutaj, nie? Jakieś. Coś może zrobić. Ale są miedziane? To na, do obrania. Tak, nie, kable bardzo fajne. No i super.